Co jest problemodawcze? To określenie celu badań, to pytanie, na które badacz chce uzyskać odpowiedź. No i jak należy formułować problem badawczy? Albo piszesz w formie pytania, czy X wpływa na Y u Z, lub równoważnika zdania, wpływ X na Y u Z. Przy czym X to jest czynnik badany, Y przedmiot badań, proces, zjawisko, no i wreszcie Z obiekt badawczy. Czyli teraz odnosząc się do tego naszego przewodniego doświadczenia, wpływ dostępu do światła na transpirację u badanej rośliny. Zwróćcie uwagę, to może być i temat, ale może być też problem badawczy. Lub czy dostęp do światła wpływa na transpirację u badanej rośliny i tu mamy problem badawczy. No bo dostęp do światła to jest X, czynnik badany. Transpiracja, przedmiot badań, to jest nasze Y. No i badana roślina to jest obiekt badawczy. Albo piszesz konkretną nazwę rośliny doniczkowej, którą wykorzystujesz, albo dodajesz przymiotnik badany i sprawa jest załatwiona. No i teraz słuchajcie, moi drodzy, skoro już wiemy, jak formułować problem badawczy do konkretnych zadań z arkuszy maturalnych. Zadanie 6.1. Sformułuj problem badawczy doświadczenia zgodnie z uzyskanymi wynikami. I teraz, moi drodzy, szukamy w tekście źródłowym i w rycinie, i na rycinie X, Y, Z. I podkreślajcie sobie na egzaminie maturalnym, czy też na sprawdzianach. Zatem widzimy wzrost i ruchy organów roślinnych. No to będzie nasz przedmiot badań, czyli Y. Badano wzrost i ruchy organów roślinnych. Jest napisane, że chodzi o pęd głogu, czyli mamy podany Z, obiekt badawczy. No i wreszcie światło, a w zasadzie kierunek padania światła i to jest X, czyli czynnik badany. No i przykładowe odpowiedzi, czy światło wpływa na wzrost i ruchy organów roślinnych. No tu jest 0 punktów, ponieważ tu nie chodzi o samo światło, tylko o kierunek padania światła. Poza tym ten problem badawczy przecież nie ma X, nie ma, przepraszam bardzo, X ma, tylko niedoprecyzowany, ale nie ma Z. Nie ma, słuchajcie, konkretnego obiektu badawczego, nie ma głogu. Inna propozycja uczniowska, czy kierunek oświetlenia, tu już jest super podany X, wpływa na wzrost organów roślinnych. Mamy podany Y, ale znowu nie ma Z, nie ma obiektu badawczego, nie ma głogu. Czyli jeden punkt byłby wtedy, kiedy piszesz, czy kierunek padania światła wpływa na kierunek wzrostu pędów głogu lub wpływ kierunkowego oświetlenia pędu głogu na kierunek jego wzrostu. I tu jest wszystko, X, Y i Z.